Dzień dobry, Państwa i moim gościem jest minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry Państwu. To jest przełom w stosunkach polsko-niemieckich. Angela Merkel przyjeżdża z pierwszą wizytą, taką, w której będzie sama, nie przy okazji żadnego szczytu i spotyka się nie tylko z panią premier Batuszydło, ale z prezydentem i z Jarosławem Kaczyńskim. Ale nie dążymy do żadnego przełomu w relacjach polsko-niemieckich, dlatego że nie ma żadnej zapaści, która wymagała jakiegoś przełomu. Natomiast chcielibyśmy rzeczywiście ta rozmowa odbyła się w Sposób szczery i konstruktywny, dlatego, że jest wiele kwestii do rozwiązania w Europie, to które albo, warto... albo miło, albo szczero. To... Nie, jedno i drugie bo powinno być, jedno i drugie. Można to zrobić w sposób dyplomatyczny i miło, i szczerze, dlatego, że spraw skomplikowanych, spraw, gdzie trzeba podjąć decyzje w najbliższych miesiącach nawet, jest bardzo dużo. I nasze interesy są, niektóre są zbieżne, a niektóre są rozbieżne. I musimy szczerze o tym porozmawiać. No to szczerze porozmawiajmy najpierw o wywiadzie Jarosława Kaczyńskiego dla Frankfurter Allgemeine Zeitung. Prezes PiSu powiedział, że z radością powitałby to, że Unia Europejska stanie się supermocarstwem atomowym. No ja czytałem ten fragment, bo akurat mnie zainteresował i to nie jest tak, to bardzo uproszczenie pan to wspomniał. Chodzi o to, że w Europie im więcej zabezpieczeń militarnych, tym lepiej. Mamy oczywiście od lat, od 49 roku funkcjonujące NATO, które funkcjonuje w tej chwili coraz lepiej po wielu latach takiego roz, roz, rozdygotania. No, i dyskutujemy na temat drugiego, drugiego wentyla bezpieczeństwa, czyli Unii Europejskiej, która też mogłaby mieć tożsamość obronną. No i to jest pytanie, jak to zrobić. I tutaj trwa dyskusja od wielu lat. Prezes Kaczyński mówi, że nie tylko należy to zrobić, to znaczy powołać, jak rozumiem, europejską armię, ale też należy e, dążyć do tego, by miała ona broń atomową. No tak, jak tam wspomniał dalej, jeśli była poważna jakaś propozycja na ten temat, to należało to. To rozważyć. Są oczywiście w Europie dwa państwa atomowe, to jest Francja i Wielka Brytania. Jedną niestety, jedno z tych państw, Unia Europejska, traci z Wielką Brytanią. My chcielibyśmy ją utrzymać jak najdłużej, jeśli nawet poza Unią Europejską, to jednak w Europie związana między innymi być może przez takie porozumienie. Wojskowe, bo warto z Wielką Brytanią, drugą gospodarką świata, państwem nuklearnym, członkiem Rady Bezpieczeństwa, utrzymywać jak najściślejsze najściśle, relacje w Europie. Jarosław Kaczyński powiedział <tryk> też, że Angela Merkel byłaby lepszym kanclerzem Niemiec niż Martin Schulz, jej kontrkandydat z SPD, bo nigdy nie wypowiadała się tak antypolsko jak pan Schulz. No to chyba gołym okiem widać i słychać. To chyba tutaj nie będziemy się spierać. A co jeśli, co jeśli nasze życzenia się nie spełnią i wygra SPD? To wtedy co? No trudno, będziemy musieli żyć. Będziemy musieli dopasować relacje do innego rządu. Natomiast na dzisiaj wygląda na to, że w jakiejś formule ta wielka koalicja może funkcjonować również od września czy po wrześniu tego roku. Rozumiem, że będziemy <laughs> rozmawiać z Niemcami o sprawach trudnych. A czy będziemy rozmawiać o Donaldzie Tusku? Czy to jest trudna sprawa? Będziemy rozmawiać o sprawach trudnych, które rzutują na naszą gospodarkę. Jeśli decyzje polityczne i gospodarcze w Unii Europejskiej szły w tym kierunku, jak proponuje nieraz niektórzy politycy europejscy, Komisja Europejska, to oznaczałoby wielkie straty finansowe dla gospodarki polskiej, dla polskiej energetyki. I będziemy przede wszystkim na ten temat rozmawiać. Szereg propozycji, które w tej chwili leżą na, na stołach europejskich, aby na przykład podnieść płace minimalne, zrównać się do, 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 do wyrównać do do tego wyższego poziomu, tak? No to jest, to jest śmierć konkurencyjności w Europie, a nasza gospodarka w tej chwili potrzebuje konkurencyjności. No my, my konkurujemy między innymi siłą roboczą, ale jakością też, bo przy tej samej jakości możemy zaoferować tańsze usługi, czy to transportowe, czy to budowlane, czy inne, również nawet informatyczne w Europie i. Chcemy, aby ten jednolity rynek konkurencyjności został, został utrzymany. Natomiast będziemy Pan rozmawiać mówi o kierowcach, a ja mówię o Tusku. Nie tylko, mówię bo też o naszych informatykach, którzy też świadczą usługi. Będziemy chcieli rozmawiać też o instytucjach europejskich, o funkcjonowaniu tych instytucji, o relacjach między Komisją a, a, a innymi Panie instytucjami. I w Donald tym Tusk. przypadku będziemy też rozmawiać o Donaldzie Tusku, który ostatnio na Malcie zaproponował, iż chciałby kandydować dalej na kolejną. Kadencje. Ja wczoraj już wypowiadałem się w Brukseli. Dla mnie jest to kuriozalna sytuacja, iż przedstawiciel danego kraju nie wnosi tej prośby do swoim kraju, do swojego rządu, do swoich władz, tylko przedstawia ją na arenie międzynarodowej. No i teraz pytanie, co Na dalej? Może dlatego Donald Tusk nie pyta polskich władz o to, bo usłyszał już w wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, że dla niego, dla prezesa Kaczyńskiego sprawa jest zamknięta, Polska nie będzie popierała Donalda Tuska. No ale może warto by było jednak sprawdzić. No to w takim razie ja pytam. E, Polska jest w stanie poprzeć Donalda Tuska, czy też nie? Wszystko się? zależy od pana Donalda Tuska. Czy pan Donald Tusk pojawi się w Polsce, podejmie jakąś poważną rozmowę, z władzami polskimi przedstawi jakąś koncepcję, ale prezes, co zrobi. Ale prezes już powiedział, że zrobił, pozamiatany, co że nie poprzej lata? Co zrobił przez dwa lata jako szef Rady Europejskiej? Co chce zrobić przez następne dwa lata z hakiem? No, niech próbuje. Panie ministrze, pan kilkakrotnie także w tym studium hmm. mówił, że Donald Tusk nam w niczym nie pomaga. Tak. Jeżeli Tusk nam w niczym nie pomaga. Uh -huh. A prezes Kaczyński mówi, że go nie poprzemy. To właściwie po co ma tu przyjeżdżać? Żeby dostać czarną polewkę? No ale zaproponował siebie jako kandydata na, na kolejną kadencję. W związku z tym, jako kandydat na kolejną kadencję w Radzie Europejskiej, powinien przedstawić jakiś program może nie tylko na Malcie, ale również w własnym kraju jeśli oczekuje poparcia ze strony polskiej. Wy państwo podnosicie tutaj często w, w mediach, jaki to byłby zgrzytnie przyjemny, jeśli nie popieralibyśmy własnego własnego przedstawiciela. No ale jak mamy poprzeć własnego przedstawiciela, jeśli ten przedstawiciel ignoruje własny rząd? A to nie będzie groteskowe, że Donalda Tuska będą popierać wszyscy oprócz własnego kraju? Jak na razie to groteskowo zachowuje się Donald Tusk, który mm. ignoruje własne państwo, ignoruje własny rząd. To jest groteska. Rozumiem. A co jeś, kto, jeśli nie Tusk? Czy Polska myśli na przykład o tym, że w takim razie skoro Tusk źle się zachowuje wobec naszego rządu, tak jak pan mówi, to może poprzemy kogoś innego? A jeśli tak, to kogo? Są takie rozważania, natomiast jest za wcześnie. Czekamy na wyjaśnienia w tej chwili prezydenta pre, Tuska. Być może zgłoszą się jeszcze inni kandydaci. W mediach funkcjonują kandydaci francuscy, na przykład. To będziemy na ten temat rozważyć. To osmawiać. zostawmy to w takim razie, a będzie pan rozmawiał o Nord Streamie. Przypomnę, że kiedy PiS był w opozycji, cały czas podnosił sprawę gazociągu z, z Rosji do Niemiec. Tak, będziemy rozmawiać o całym splocie energetycznym, o tak zwanym miksie energetycznym. Tutaj też jest kwestia gazowa. I kwestie Nord Streamu, które. Ale w tej przez, są... North, przez położoną rurę do portu w Świnoujście mogą wpływać tylko statki o zanurzeniu 13,5 metra. Polska no tak, chciałaby, nie... żeby było tak, jak dawniej 15 Niemcy metrów. Niemcy przez wielu laty zobowiązali się, że jeśli będzie taka potrzeba, to położą ten Nord Stream głębiej. Ale to jest to jedna kwestia. Natomiast jest kwestia dotycząca całego splotu solidarności gazowej, solidarności energetycznej w Unii Europejskiej jeśli od nas się domagają e, ci czy inni w, w Europie solidarności w kwestiach na przykład emigracji czy, czy innych, no to my też uważamy, że Solidarność to jest, to jest dwukierunkowa ulica. Są również inne kwestie gospodarcze, jak na przykład energetyka, gdzie ta Solidarność również obowiązuje inne kraj wobec nas. Solidarnie zaproponuję, żebyśmy przerwali tę rozmowę. Przerwali, bo musimy się pożegnać, pożegnać ze słuchaczami RMF-u, ale zapraszamy hmm. ich do rmf24.pl i do intery.pl. Dziękuję bardzo.